Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa we wtorek, 18 czerwca i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie w niedzielę 16 czerwca zorganizowała piknik, a na nim mnóstwo ciekawostek i atrakcji. Do pikniku dołączyła się jaworznicka policja, ratownicy górniczy, wojsko, pogotowie ratunkowe i ZLO. W dzisiejszym dniu z serii pikników bezpieczeństwa przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych najmłodszych mieszkańców miasta oraz ich rodziców. Przedstawiamy sprzęt Państwowej Straży Pożarnej, całe wyposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Mamy do dyspozycji zadymiony namiot, który symuluje pomieszczenie, w którym się pali. Pokazujemy najmłodszym, jak z takiego pomieszczenia można bezpiecznie się ewakuować. Mamy zgromadzone na naszym placu wewnętrznym komendy wiele służb, takich jak pogotowie ratunkowe, gdzie pokazuje nam wyposażenie karetek, policja, Straż Miejska oraz w tym roku mamy zgromadzone wojsko, które pokazuje sprzęt, który jest używany podczas ćwiczeń. Przedstawiono sprzęt jaworznickich Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzieciaczki chętnie zaglądały do zadymionego namiotu, czyli takiego, w którym można ćwiczyć opuszczanie zadymionych pomieszczeń. Oczywiście to dym całkowicie bezpieczny, zwany inaczej dyskotekowym. Strażacy uczyli Milusińskich udzielania pierwszej pomocy. Pogotowie ratunkowe prezentowało wyposażenie karetki. Jak co roku, jak nam powiedziano, jaworznicy policjanci wspierali naszych dzielnych strażaków. Prezentowano sprzęt służbowy i pobieranie odcisków palców. 16. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej prezentowała podstawowy sprzęt na wyposażeniu lekkiej piechoty. W pobliżu spotkaliśmy małego Julka, który na pytanie, czy idzie obejrzeć karabiny, odparł szczerze, że go to nie ciekawi. Uznaliśmy, że nie ma w tym nic złego. Festyn rodzinny pod hasłem Trzeci Przystanek Pieczyska zgromadził uczniów, rodziców oraz mieszkańców dzielnicy Pieczyska. Była świetna zabawa i moc atrakcji. W organizację zaangażowali się rodzice oraz grono pedagogiczne. Dzisiaj mamy w naszej szkole trzeci przystanek Pieczyska. Jest to festyn rodzinny zorganizowany przez naszą szkołę dla całej społeczności. Na scenie odbywają się występy artystyczne. Mamy zaraz za mną strefę gastro. Obok jest samochód, tak zwany złomek do malowania. Mamy stoiska przy szkole zorganizowane przez naszych uczniów. Mamy ciasto upieczone przez naszych fantastycznych rodziców. Oprócz tego mamy lody, mamy dmuchańce, mamy hobby horse, mamy strzelanie, zawody sportowe. Jest mnóstwo rzeczy. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych prawd, najświętszych praw. Czy wiesz, czemu wiesz tak wyje w księżycową noc? I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz tę melodię, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Zabawa jest przednia. Nie tylko mamy atrakcje w postaci stoi zorganizowanych przez super zabawa. Tak jest, przez naszych uczniów, ale również występy artystyczne w wykonaniu naszych uczniów. Jesteśmy już po występach piosenek, po tańcach, a przed nami jeszcze występ nauczycieli, którego nie możemy się doczekać. Oczywiście. Będzie ekstra, trzymajcie kciuki. W hali Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w miniony weekend odbyły się Mistrzostwa Europy Międzynarodowej Federacji Armwrestlingu. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali organizatorzy IFA, Federacja Armwrestling Polska i Jaworznickie Miejskie Centrum Kultury i Sportu.
Jaworzyn jesteśmy po raz bodajże piąty, ale z tak dużą imprezą jak Mistrzostwo Europy jesteśmy po raz pierwszy. Wcześniej odbywały się Mistrzostwa Polski, Puchary Polski i gale zawodowe arm wrestlingu. Jaworzno jest tak przyjaznym miejscem i tak otwartym na tą dyscyplinę sportu. Jest tu jeden z największych klubów w Jaworznie, stąd inicjatywa klubu, żeby zrobić tutaj Mistrzostwa Europy. Mają wielkie osiągnięcia, są to silni zawodnicy. Tutaj ćwiczy ponad 50 osób. To jest gro czołowych zawodników polskiej kadry arm wrestlingu. W tych mistrzostwach wystartowało ponad 300 zawodników z ponad 20 krajów, w tym 90 Polaków. Gro zawodników z tych to zawodnicy, którzy są z Jaworzna, z sekcji MCKS Tytan Jaworzno, ze względu na to, że no jest to duży klub i oni tu naprawdę mają kuźnię polskiego arm wrestlingu. Zawody rozpoczęto w sobotę o godzinie 9 uroczystą inauguracją, w której zaprezentowały się poszczególne reprezentacje. W sobotę odbywają się zmagania na lewą rękę. W niedzielę zawodnicy będą się zmagać na rękę prawą. Wśród zawodników z Jaworzna są i tacy, którzy będą bronić tytułów Mistrzów Europy. Jaworznicki klub Tytan będzie świętował jubileusz 20-lecia. Sztuczna inteligencja w centrum zainteresowania biznesu. Większość firm ogranicza się jednak do pilotażów i eksperymentowania. Sztuczna inteligencja jako sektor gospodarki, obok przemysłu zbrojeniowego z tych legalnych, jest najbardziej i będzie najbardziej dochodowym sektorem w ogóle w gospodarce globalnej. Ja myślę, że te przyrosty rzędu 15 nawet do 28% w zależności od segmentu rynku, one są realne i takie będą. Rynek pracy musi się zmienić, to znaczy kompetencje analityki w ogóle i analityki biznesowej już się stają dominujące, a będą coraz bardziej. Spora grupa dyrektorów zwraca uwagę na konieczność tak zwanego rebrandingu czy przebranżowienia istniejących kadr, nie informatycznych, ale kadr, które będą wykorzystywać technologie AI w różnych dziedzinach, na przykład kadry, na przykład zakupy, na przykład finanse. Innymi słowy, nie tyle mówimy o rosnącym zapotrzebowaniu na informatyków jako takich, czy programistów jako takich, ale rosnącym zapotrzebowaniu na fachowców, którzy rozumieją narzędzia AI i potrafią wykorzystywać te narzędzia w codziennej praktyce biznesowej w tych dziedzinach, za które są odpowiedzialni. Wprowadzanie sztucznej inteligencji zazwyczaj zaczynamy od niedużych projektów, od pewnych prototypów, od trochę zabawy, szukania rozwiązań, które gdzieś ograniczą lub poprawią jakość pracy człowieka, dlatego że trochę nie wiemy, w jaką stronę te modele skręcą. I wydaje mi się, że warto zaczynać od miejsc, w których mamy dobre dane i w których historycznie dużo danych zebraliśmy, bo te eksperymenty w tych obszarach dadzą najlepszy efekt. Moduły sztucznej inteligencji są zaszyte w naszym systemie APM, czyli Application Performance Monitoring. Jest to system, który pozwala nam monitorować infrastrukturę w sposób proaktywny, czyli staramy się wyprzedzić awarię już na etapie anomalii i powiadamiać administratorów i deweloperów o problemach, które zdarzają się w naszych systemach. Watson X jest kompletną platformą oferującą naszym klientom dostęp do wszystkich narzędzi niezbędnych do utrzymania, rozwoju i zarządzania dowolną ilością modeli AI-owych. Modele wielkojęzykowe to modele, które odwołują się do gigantycznych ilości informacji, do gigantycznych ilości zmiennych. W związku z czym z reguły modele te uruchamiane są w cloudzie, najczęściej w większości przypadków poza Polską. IBM jest jedynym dostawcą rozwiązań, w których model, nasz model AI-owy może być uruchamiany w serwerowni naszych klientów, co może i ma znaczenie krytyczne z punktu widzenia szczególności klientów podlegającym bardzo szczególnym regulacjom compliance'owym, bardzo szczególnym wymogom, jak również z punktu widzenia szeroko rozumianej administracji państwowej, która z definicji powinna zwracać szczególną uwagę na to, gdzie nasze informacje przetwarzane w modelu AI znajdują się w momencie wykonania operacji. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już jutro.